Będzie Katalon, mamy Katalona, Bartosz Soćko. Ten debiut od wielu lat ma w swoim repertuarze, także z całą pewnością doświadczenie tutaj jest. No i zobaczymy, w jaki sposób Carlsen na to zareaguje. Goniec B4, szach, jest taką próbą wymuszenia jakiegoś niefajnego zagrania. To znaczy, biały chciałby zagrać sobie tak na luzaku. Goniec G2, roszada, skoczek C3, w ten sposób się rozwinąć, więc goniec B4 jest takim złośliwym zagraniem, żeby wymusić skoczek D2 albo goniec D2. No i dobra, więc B6 w ogóle przez oponenta zostało zagrane. Ofiara piona C4 nie została przyjęta, czyli tutaj Carlsen no, roztropnie podchodzi do debiutu, ponieważ rzeczywiście w blicu no to nie jest dobrze przyjmować ofiary, no bo wtedy pod presją czasu bardzo ciężko jest się bronić. Na klasyku, jak jest dużo czasu na zegarze, no to wtedy rzeczywiście można jakiegoś pionka huknąć i się później bronić do końca partii, licząc, że się tego pionka utrzyma. No ale jednak wiadomo. Dobra, więc nastąpiła wymiana tego katalońskiego gońca. Trochę bardziej by mi się podobało zagranie F3. Ten pionek na F3 pełniłby funkcję obronną, którą wcześniej pełnił ten goniec z G2, no bo teraz te białe pola dosyć słabe, ale nie bardzo widać, żeby oponent jakoś miał to wykorzystać. Z całą pewnością Carlsen będzie tutaj dążył do zagrania C5. Ale to C5 nie będzie wcale tak łatwo przeprowadzić, no bo po C5 wchodzi A3. Teraz się okazuje, że ten goniec na B4 stoi dosyć dziwnie, no bo wcześniej tutaj związywał skoczka, no ale teraz skoczka już na D2 nie ma, króla na E1 nie ma, więc ten goniec jest teraz bezużyteczny w tym miejscu. Carlsen tak wydaje się, że trochę brak pomysłu, może nawet ponieważ takie H6 zostało zagrane, no coś z całą pewnością mistrz świata będzie musiał zrobić ze skoczkiem. Finalnie zdecydował się wprowadzić tego skoczka na D7, natomiast Bartosz Soćko ma teraz mega solidną presję po linii C. Pole C6 bardzo słabe. Czy tutaj nie można przypadkiem skoczka na C6 wpakować? Przecież tu jest atak na gońca. No wygląda to posunięcie naprawdę potężnie. Hetman B3 zostało zagrane w partii. No tutaj taka pułapeczka. Jeżeli goniec odejdzie, to skoczek A5, wykorzystując to, że hetman niebroniony. I ten skoczek finalnie wpakuje się przepotężnie na C6. Także bardzo fajne zagranie ze strony trenera kadry narodowej. Widać tutaj to doświadczenie zawodnika grającego białymi, 1,5 minuty przewagi na zegarze, więc ewidentnie Carlsen jest tutaj pod solidną presją. Oczywiście Carlsen no to jest cwany zawodnik, on sobie potrafi z takimi problemami radzić, trzeba uważać. Z całą pewnością, bez walki to się tutaj Carlsen nie podda, ale pozycja jest naprawdę mega przyjemna. No i tutaj jeszcze ten zegar na korzyść Bartosza Soćko. No i zobaczmy, finalnie A5 zostało zagrane. Szybka odpowiedź A3 i B5, czyli tutaj Carlsen już rusza na zadymę. On z całą pewnością ma świadomość, że tutaj już się zaczęło robić niedobrze. No i to jest ostatnia deska ratunku. 16 sekund na zegarze. No to tutaj Bartosz Soćko naprawdę przed świetną szansą, żeby pokonać mistrza świata. No przewaga 2 minut w partii Blitza to jest kolosalna przewaga. No i jeszcze dodatkowo cały czas są te słabości po linii C. No to transmisja zwariowała. Wieża C2 na pewno nie zostało zagrane. Tylko przejechał tą wieżą przez pole C2 i deska transmisyjna zrozumiała, że tam wieża stanęła. No i dobrze! Finalnie Bartosz Soćko wpakował się na pole C6, pionek C7 niesamowicie słaby. Jest tutaj już przewaga materialna po stronie Polaka, dwa piony więcej.
No, faktem jest, że te pionki zdublowane, więc to jest oczywiście delikatny minus, ale pionek C7 też w ogromnych tarapatach, więc jakieś wieża C2, dalsza presja na C7, może jakieś E3, no choć trzeba uważać tu na G5, żeby gońca oponent nie złapał. No, Magnus tutaj już w taki naciągany sposób do tematu podchodzi, już stara się szukać jakichkolwiek kontrszans, wjechał tutaj na A2, no i teraz komfortowa pozycja, E4, po prostu Bartosz Soćko zajmuje centrum pionami, ten hetman jest jedyną aktywną figurą czarnego, więc jakiś hetman C3 pasowałoby się tego hetmana pozbyć, no z całą pewnością tutaj Bartosz Soćko zaczyna już odczuwać presję, on z całą pewnością ma tutaj świadomość, że jego pozycja jest świetna. No i teraz pytanie, czy uda się to przekuć na konkrety? Wieża A1, wieża A2 może nawet, wjazd na A7, mamy to! Zostało zagrane, hetman B5, Bartosz Soćko dalej stara się tutaj forsować wymianę hetmanów, ale jednak Carlsen ciągle tutaj lawiruje tym hetmanem pomiędzy figurami białego. Wjechał teraz na D3, zgarnął pionka na E4, ale to jest strata figury! To jest strata figury po stronie Mistrza Świata! Pozycja jest wygrana! No w tym momencie po hetman C2 wchodzi goniec D8. W partii wieża D4 to jest figura więcej po stronie Bartosza Soćko. No i teraz czy on da radę zrealizować tę przewagę? No bardzo się zdziwię, jeżeli biały tego nie wygra. Minuta przewagi na zegarze. No termometr jednoznacznie wskazuje, że pozycja czarnego jest totalnie beznadziejna. Teraz jest komfortowa sytuacja. Może się Bartosz Soćko zastanowić, jak tę przewagę zrealizować. Goniec E5! Jakie fajne zagranie, żeby uprościć tę pozycję. Im mniej figur na desce, tym łatwiej będzie wykorzystać tę przewagę materialną. Figury zostają wymienione na czysto figura więcej. I jeszcze ten wolny pionek B. Gdyby tych pionów nie było, okej, jeszcze coś tutaj Carlsen może dyskutować, ale w tej pozycji absolutnie brakuje mu argumentów. Pionek B leci do pola przemiany i pozamiatane. Jeszcze tutaj jakaś zadymka, a i na F2 nastąpiło oddanie, ale cały czas pozycja jest oczywiście kompletnie wygrana, choć się trochę skomplikowało. Król czarnego teraz osłabiony, ale król białego podobnie. Goniec F6 następuje. Oponent zgarnął pionka, ale hetman G4 i tam już będą się pojawiały maty, więc pozycja oczywiście cały czas wygrana, choć przy tych hetmanach na szachownicy różnie może być. No trzeba uważać na jakieś wieczne szachy, ale dzięki temu, że jest figura więcej, no to też jest więcej kryjówek dla białego króla. No i teraz byleby docisnął tę pozycję, no trzeba jakoś uruchomić tego pionka B, trzeba tutaj ruszyć do pola przemiany. Grozi hetman G4 szach w tym momencie, forsujące wymianę hetmanów. Aj, bo tutaj Bartosz Soćko też zjeżdża z czasem. Siatka matowa jest tworzona! Teraz ten król czarnego nie będzie miał gdzie uciekać. Wcześniej była szansa, że po szachu przez H7 i G6 będzie uciekał. To jest mat! To jest mat! Wjeżdża na D8, wjeżdża na H8, hetman G7 z matem. I Carlsen się poddał, ależ tutaj sukces Bartosza Soćko, mistrz świata został pokonany i to właściwie mało, że pokonany, on został tutaj rozjechany, proszę Państwa, właściwie od początku do końca partii mistrz świata był pod presją, ewidentnie to doświadczenie w partii katalońskiej zmiotło mistrza świata z powierzchni szachownicy, po debiucie były 2 minuty przewagi na zegarze, jeszcze dodatkowo była presja w pozycji. No, trener kadry narodowej naprawdę się tutaj wykazał. Nie wiem, czy tam jakaś zmiana w Polskim Związku Szachowym nie nastąpi, czy przypadkiem w kolejnych olimpiadach, mistrzostwach świata drużynowych Bartosz Soćko z roli trenera może wróci do roli zawodnika. Także zobaczymy, jak to będzie, ale no niesamowita partia, naprawdę coś pięknego.